Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie ostatniego placementa na moim koncie. Także zobaczymy, co to będzie. Nie przypomnę oczywiście o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny pod tym filmem. No i tyle, kurde, przypominam, muszę się napić. Jakaś guma do rzucia. Dziwny smak, straszny nora. Dużo ludzi ciekawiło, gdzie wywali mnie po placementach, także oczywiście gramy sobie Rengarem, bo mnie akurat go dało. To ktoś idzie? Boże świętego, nie. No dobra, nikogo nie ma. Ciekawiło dużo ludzi, gdzie mnie po placementach da. To jest dziesiąty placement, tak, bo jest 10 ich. Także zobaczymy, kurde, zobaczymy. Gram Rengarem, dobrą win ratio mam jak na razie, początek sezonu dopiero. No ale nieźle się zapowiada gierka, tylko szako mają, kurde, jedyny minus tej gry. No ale dobra, czekaj, zobaczysz, czy to się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Dobra, nagrywa się. Już kilka razy mi się tak zdarzyło, to ciągle mówię, no że mi się gra nie nagrywała. No ale dobra, to się nagrywa, także spoczkęs. Dobra, dawajcie tutaj tego Bloom. Oczywiście sobie zaczynam z botem, jak zawsze. Także wiecie, będę się trochę bardziej skupiał niż zawsze, tak mi się wydaje, bo wolę to wygrać. Znaczy, chcę to wygrać, co ja pierwszy. Dobra, użyjmy może... A nie, potrzebnie użyłem kapota, bo będę to smak... A to nie zasmajtuję tego po prostu. Nie opatrz się, żeby smajtować, ona mam bardzo małe obrażenia jakoś teraz. Oho, Shen się wypieprzył już. Dobry, dobry początek. Mhm. No Ignite Fiora, okej. No fakt, nie wlazło Q. No trudno. Dobra, wilczków na pewno nie smajtujemy, użyjmy sobie pota. Zostawmy sobie tego smajta na te, one są najmocniejsze chyba. Z tych małych mobów. I golemy są też dosyć mocne. Trzeci level, spoko. O Boże, nie zabiłem tego, dziadostwo. Dobra, ostatnio w ogóle jakieś rekordy na kanale. 51-52 tysięcy 48 godzin. Kurde, dobre prezenty na święta mi dajecie, naprawdę mi miło. Że się o mnie tak troszczycie. Zesmajtować to, kurde, tak się nie zastanawiam. Dobra, zesmajtuję. Za 15. Ciekawe, czy mi zabrał Reda. Nie zabrał, okej. Okay. Plus. Trochę mam lagi, nie wiem, co się dzieje ostatnio z moim kompem. Ale jakieś mam lagi dziwaczne. Zobaczcie, 70 FPS-ów, a odczuwalne lagi jakieś. Skoczmy sobie, tu jest jakiś trik, jakby ktoś nie wiedział. Ale raczej każdy o tym wie, mam nadzieję. Tutaj pamiętajcie, żeby sobie tak skakać, to za to jest tak. Także wiecie, przy okazji rzecz. Darmowy staczek. Aha, dobra, Fiora 2-0. Fiora będzie silna bardzo, 1 na 1, a właśnie 1 na 1 robię przeciwników. Wątpię, że ją zabiję teraz, że tak powiem. Wątpię, że ją zabił. A dobra, no nie próbuję chyba. Aha, zabiłem mnie. Z tym debilem. Ja pieprzę! Ja pieprzę! Dobre placementy! Okej. Okay. Dałem 2 kile i teraz pisze I don't care. O Boże. Dobre te placementy. Nie mogę z tego jeszcze. Dobra, nieważne, nieważne. Skupmy się, może pokampmy bota czy coś takiego. Nie, strasznie słabo to zrobiłem. Boże, Fiora 2. Ona miała ten sam level co ja, tylko Fiora 1 na 1 jest starszy silna. Kurde, jakbym użył Q drugi raz, ten ją zabił. Użyłem W. Myślałem, że mi więcej zadaj się uleczę. No nieważne, co się nie stało. Ona ma double buffa chyba, także... Albo red buffa tylko. Także no, utrudniłem mu życie, ale co mnie to obchodzi. No nic, co, i tak wam dam tą gierkę, no bo obiecałem wam tego placementa. Jak myślę, czy tam wejść na tego bota, ale nie ma za bardzo co tam. Aha, padłeś, okay. Bardzo fajnie, bardzo fajna gierka, naprawdę. Szako tu jest, postawił tu przed tą pacynkę, widziałem. Podejdę tutaj, bo chyba Szako idzie na bota.
Bardzo przyjemna gierka się zapowiada na tę fiorę. Szako mnie widzi. Muszę uciekać. Dawajcie, dawajcie. Serio? No nie wierzę, przeżyłeś to? Serio, gość? Kurde, jakie mam lagi właśnie. Boże, to nie była ona? Co jest? Boże święty, ale lagi dziwne strasznie. Co się dzieje z tym OBS-em? Nie ogarniam, nie ogarniam. Mam nadzieję, że nic się nie psuje mi z tym kompem, bo Jezus Maria. Mam takie strasznie... Strasznie dziwne lagi. 4-0 fiorka, Boże święty. Dobra, ja olewam tego topa. Nie idę tam na pewno, bo jeszcze gościu ławko pójdzie, jak ja tam pójdę. Także wiecie. Lepiej nie ryzykować, a Shen w late game no nie jest taki zły, nie wywoda zawsze tą tarczkę. Jednak on może pod turretem robić, tak mi się wydaje, więc takie rady tej Aszki są w sumie gówno warte. Boże, pies, przestań piszczeć! Czemu zawsze piszczę, jak nagrywam? No nie kumam tego. 6 nie wbiłem? Dobra, muszę zrobić golemy. Zrobię szybko golemki. Kurde, no naprawdę będzie ciężko z tą fiorą. Jednak fiora 1 na 1 jest bardzo silna. Nie będę mógł jej zabić raczej. No ale czekajcie, no może się coś tam fidnę, jak będę kampił inne linie. Może coś z tego wyjdzie, no nie wiem. Jest jakaś szansa niby, no zobaczymy. No multi, to pójdę na bota. Skampię tego bota na fulla i tyle. Pieprzyć inne linie w ogóle. Kurde, zabrakło mi troszeczkę golda, no nic. Zrobimy tak, weźmiemy blue i pójdziemy na bota i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czemu on się z nią bił, to ja nie wiem. No ja naprawdę nie wiem, czemu on się z nią bił. Dobra, olewam go. Olewam go, może to coś wyjdzie. Kurde, jestem załamany jak na razie. No, nice, korki. Strasznie, 80 FPS-ów, tak czuć te lagi. Kurde, co się tak z tym kompem. A, padłeś, szkoda bardzo. No nic. Ona go zabije, Boże. Co ten gość, co ten człowiek od pierwszy? Silver Shen. O Boże, co ty koleś. Nie wiem, czy nie mają tu warda. Mają, bo... Nie, nie mają, bo mnie... Co ty? CO?! No nie, nie zabijecie go! Nie wierzę w to! Nie wie... Odsuń się, pies! Gram teraz, Boże, nie wpieprzaj mi się teraz. Szako, no właśnie. Ja pieprzę tą gierkę! O, na mi jablk! Tylko Szako ma 2-0-3. Gdybyś Shen troszeczkę wcześniej użył ulti, to byśmy to ograli. Ona była na bocie? Nie, ona padła. Znaczy, on ją zabił, tak, dobra. Chociaż tyle. Czy ja mogę ją robić, tak się zastanawiam. Boże, ona mu tak napieprzyła! Jezus Maria, nie kumam tego gościa. Naprawdę, aż mi się słabo robi, jak to widzę. Nice! Co jest tu? Nice! Kurde! Nice, ludzie!
To było naprawdę ładne. Jak takie coś będzie wychodzić do końca tej gry? Mam 2-2-2, dobra, 55 farby, Szakowa 30. Drake'a robią, możliwe bardzo. Nasz bot lane, no i kurde, no naszli bym o troszeczkę lepszą farmę, chociaż kurde. Zabicie tego Szako, błagam. Co jest? Co jest? Co jest? Wykryło mi typeczka, ale co z tego? Zostaje mu tu małego golema. Tak się zastanawiam, którego się opłaca tu zostawić. Dobra, zróbmy coś takiego. 3-2, okej, okay, dobra, trochę się... trochę się odbijamy. Ona ma 5 asyst, 87 farby, to jest najważniejsze, dobra. Może coś z tego będzie, z tej gry, naprawdę. Nie, dobra, Fiora. Fiora jest zbyt zafidowana. Myślałem, że Fiora zostanie na topie, jeżeli ona będzie łazić po liniach, to... Ta gra będzie bardzo... Bardzo ciężka. Uważaj, bo Szako idzie do ciebie. Dobra, cofnij. Możliwe, że Elbe będzie tu szła. Rzucę Warda. No, szkoda. Myślałem, że lepiej to wyjdzie. No nie. Aha, dzięki za... Ja pieprze, po co ja to zrobiłem? Wiedziałem, że on tu będzie szedł. A mimo to zgrydziłem, bo myślałem, że zabije to Melba. Ja pieprze, no co ze mnie za Bobby? Dajcie to i buta, no będzie najlepiej. 0,5 Shen, 60 farmy, ona ma 76,1. Jakie HP zostało, no to jest ciężko. O Jezus Maria, nie! Kurde te placementy! Gdybym nie padł na tej Fiorze na początku, możliwe, że byłoby trochę lepiej. Ale ona miała i tak już 2-0 wtedy, więc w sumie. Pewnie by miała teraz 5-1, a nie 6-1. To tyle by się różniło, prawdopodobnie. Zobaczymy. Jest szansa, że to wygramy, bo late game mamy dosyć konkretny. Masz late game, fajny. Tylko te lagi, kurde. Trochę się już wzmacnia ten Shen, także wiecie. To jest bardzo okej. Okay. Ale tutaj tak, więc nie wyjdzie z tego. Nie jest on taki człowiek. On tu może wyskoczyć, uważaj, Jasza. A szunię. Cofnąć? Czekajcie, może sobie... A, spuszczymy tego tureta. Weźmy tego tureta, będzie nawet spoko. 100 farmy. No niby ten Shen w late game będzie raczej bardziej przydatny niż ta Fiora, mi się wydaje. Kurde, może coś z tego być jednak. Może coś z tego być. O Boże, za głęboko. Wow, nice. Kurde, padnie.
Pana udziwia ulti. Nice! Korki Honor leci dla tego pana! Nice! Jak on to grał? O Boże, a ten się wypierdł. A Jezus Maria, ten typek. Jest! Przecież wierzyłem w niego od początku. Nice, dobrze, wyszło jakoś. Jakoś tutaj wyszło na tym topie. Wydaje mi się, że możemy to wygrać. Raczej, bo mamy dosyć... O Boże Święty, najlepszy wad w życiu. Aj, tu jeszcze mogę. Jaki ze mnie bob. O, są. Widzicie, ja tak się Rengarem gram. Znaczy wiecie, ogólnie idzie mi Rengarem tak... Akurat ta gierka to jest taka, no nie, niepopisowa. Boże, co tu idzie? Myślałem, że tam ktoś szedł. Znaczy, chyba szedł, ale wolałem cofnąć. Dajcie to, bo będę leciał sobie tutaj ten item. Jak dla mnie Duskblade dosyć mocny item na pierwszy level. Napijmy się. Dziwaczny. Dziwaczny smak. Zabić ich mogę? Chyba nie. Dobra, nie zabiję ich. Ale wezmę Drake'a. Drake. Ja go zrobię solo. Spoko. Nice. Zarąbiście, kurde. Nie! Korki! Korki! A już miałem taką piękną akcję, kurde. No ale nie wyszło źle, nie wyszło źle. Mamy 7-4. OTP Rengar, to wiecie. Co jest w tym LB? Nie ogarniam. Nie ogarniam tych klonów, naprawdę. Pojawiają się i znikają te gówna. Coś tak dziwaczne, no inaczej niż kiedyś to działa, zupełnie inaczej. Zrobiliśmy Drake'a, tak, dobrze. Dobra, kurde, nagle się zaczęliśmy odbijać, znaczy nie nagle, ale się odbijamy. Dziwnego picia się napijmy. Nie dogonię jej. Nie dogonię. Elo! Zaorane! Zaorane! Pamiętajcie, żeby z krzaków sobie skoczyć. To daje staka za friko. No wiadomo, rzeczy za friko. Dla Polaków. Zawsze w cenie. Miałem ulti. Dobra, nieważne. Zróbmy sobie wilczki i pójdźmy na topa. Na topa? Nie wiem, w sumie 7-3 ta Fiora, ale strasznie słabo farmi. Niepotrzebnie tak flamił ten Shen. Naprawdę niepotrzebnie. Bo w sumie, co z tego, że... No mam 7-1 tak naprawdę. Teraz tak patrzę. Widzicie? 7-1 Fiora. 7-1 Fiora. A teraz ma 8-4. L. Naprawdę niepotrzebnie tak flamić. Pamiętajcie. Padliście na tym topie, to nie denerwujcie się i nie wyzywajcie całego teamu. Przestań piszczeć, bo nagrywam. Synek. Ja pieprzę. Czemu zawsze piszczysz, jak ja nagrywam? No nie ogarniam tego. Ludzie, napiszcie w komentarzach, czemu zawsze piszczysz, jak nagrywam?
Czy on jest nienormalny? Elo? O, wow. Co on chce zrobić? Pomocy! O! Co to jest? Nie! Pomocy! Nie! Czemu gridzę? Jestem gridzierwem! Brakuje mi 1300. Ja sobie infilecę, jakby kogoś to interesowało na rengarze. Fajnie działa. No i przynajmniej teraz. Zobaczymy, jak będzie później, bo mam kryta ze skoku. Dlatego... Znaczy z ultem jest to skok. Dlatego według mnie naprawdę ładnie to działa. Nie bij się z nią, syneczku. 150 armora, no nie może się z nią bić nadal, no to jest właśnie taka postać. A co ty robisz, gościu? Stuntuj ją! Pijany czy nie jest pełna rozumu, naprawdę? No nie, ucieknie. Kurde, korki. O, nice! Ale ona będzie skakać! Ona będzie skakać! Ona nie skacze! Myślałem, że tu będzie szedł. Ale nie, dobra, dobra. O, dobra, dawaj się. Możliwe, że to nas wyniesie do góry. Tylko kurde, długo, dosyć długo to robimy. Dosyć długi ten bar, naprawdę. Dobra, ale wzięty. Cofnijmy. Nie ma co stać na siłę, żeby się wypieprzyć. Dobra, cofnąłem. Weźmy sobie szybko mopki i Zrilla może? W sumie, jeżeli on tu jest sam. On tu nie jest sam. On tu jest sam, ale tylko niby. Dla mnie nieważne, kogo wziąłem. Ważne, że kogoś zabiłem. 10-5, spoko. Nie najgorsze starty tak naprawdę. Kurde, działa ta gra. Ta gra działa. Niby tak przegrywaliśmy. Ale zobaczcie, jak się ma takiego rengarka w teamie, który ma 10-5, no to zawsze. Juty, ja jeden tym. Aha, ja ma 1-5, teraz ma. Aż to. Okej. Moje. W sensie nasz, oczywiście. Oczywiście nasz, tak. Blue za 40 sekund aż. No, pierwszy turę do grze chyba palu. Chciałem, jak mi chciała to zabrać, jak się patrzyła porządliwym wzrokiem. Widzieliście to też? Tyż! No nie, tutaj też tureta nie ma. No nie wiedziałem. A racja, miałem barona, trzeba to puszować. Wow, to było niezłe, ładne wybuchy. Korki, kurde. Dobry gościu z tym Hextechem. Lol, dobra, on jest naprawdę dobry. Pamiętajcie, że Rengarem dobry push jest. Elo, gościu. Chciałeś coś powiedzieć? Nice. Boże święty, zarąbiście. On padnie prawdopodobnie na LB, ale to trudno. Kurde. Takie placementy to ja mogę grać. Nawet z Shenem, który fiduje. Widzicie? I to jest poziom platyna, prawie diament, także... No, nieźle. To jak na razie jestem 5-4 placementy, jakby kogoś to zastanawiało. Będę 6-4 po tym, jeżeli wygram. A zapowiada się na to. 130 farmy. No farma nie jest zła, nie wiem. Mogła być lepsza, ale... On gra pod... Znaczy on nie gra pod Gantleta, to jest akurat słabe bardzo. U tego typeczka, bo mamy naprawdę
Rengara i Ashe. Znaczy nie, no oni w sumie. Nie wiem w sumie, czy pod Gantleta powinien grać. Nie mamy niby aż takiego teamu Full AD. Trinity nawet nie ma. Kurde, to niedobre. Co ja w ogóle piję? Jakiś Timbark, smaki, owoce świata. Co to w dupę jest? Owoce świata. Smok jak jakaś guma do rzucia. Ja pieprzę, ludzie na świecie gumę do rzucia wpieprzałem zamiast owoców. Nie rozumiem tego. No ale dobra, mamy sobie Infi. Teraz polecę sobie raczej całą Hydrę. A no nie, Hydry raczej jeszcze nie. Hydry raczej jeszcze nie będę leciał, tylko polecę sobie. Dobra, ocaliłem go. Kryt za 800 w mordę dostał Yellow. No niepotrzebnie idziemy midem. Chodźcie topem. Wezmę sobie te wilczki. Thank you very much. Kurde, 13-5 gierka. Porządna. Nie, już cisną Tomaszkę. No ma 1-6, ten ma 1-7, a my to i tak wygrywamy. No to jest bardzo przykre. Kryt za 1000. No zobaczcie, on 300 AD tylko, no nie jest tak duży. Wow, na... ładnie mi napieprzyli. Było ciekawe bardzo. Uciekłem. A, słabe E rzuciłem bardzo. Można było dużo lepsze E użyć. Na mnie poleci fokus. No to nice, gierka. Kurde, zrobiona gierka. Patrzcie, i kto tu kieruje? Ja i korki. Ja i korki, dwaj przyjaciele. Zawsze ze sobą na czele. Nie, to bez sensu. Mam nadzieję, że mam dobrą scenę przygotowaną do tego, że mi placementa pokazało jakiego. O Boże, jakim zapieprzył. Kurde, mógł być mój. Myślałem, że sobie go wezmę. O, mój jest ten, dobra. Padłem zjadał. A Boże. Help! Ulecz! Nie musisz! Aha! 15-5, dobra, zobaczcie sobie moje KDA na LOL skillu. Naprawdę ładnie sezon się zaczyna tym Rengarem, także no. Wiem, miał streama Only Rengar prawdopodobnie. A że nie mam. To nie ma Only Rengar. Tyle co chciałem powiedzieć. Co bym teraz sobie poleciał za item, zapytacie? Nie pamiętam nigdy, co lecę teraz, bo zawsze gram dużo trzy gry. Ale, a właśnie, to. Dev Dance. To jest bardzo dobry item według mnie. Jeden z lepszych na Rengara. Obecnego w sensie Rengara. Poprzedniego był gorszy. Ale na tego? No ładnie działa, bo się leczymy z Q. Normalnie z Q się nie leczymy. Nami push! Backdoor Nami! Tyle! A nie, to nie jest koniec. Boże. Przełączę sceny teraz. Przełączę sceny i pokażę wam, gdzie mnie wywaliło. Poczekajcie. Ops, nie pokazuj. Dobra. Przełączyłem sceny. O, dobra. Aha, już widać to. Aha, jak to powiększyłem, to wygląda jak idzie. Platyna 4! Nice. Tylko muszę kliknąć to. Spokój. Spokój, bo mnie wywaliło do platyny 4. Spokój się. No dawaj, pokażę. Aha, nie pokażę. Platyna 4 z tego, co widzicie. Co do tej gry? Ostatnio miałem w poprzednich rankedach 5-5 i miałem chyba Platynę 2, teraz platyna 4, no i tak nie jest źle. Partia tych zyty. Mam nadzieję, że to widać. Haha. Siemano, gierka będzie. Ale mi się to pisze? Jezus Maria. Dobra, tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie ocenę, suba.
Platyna 4, czasem będę wrzucał gry z tej platyny 4. No i tyle, 6-4, nie jest źle. Tyle. Na razie.